Cześć czołem! To jest moje piąte albo piętnaste podejście, już przestałem liczyć do tego filmiku. Filmiku o linkowaniu zewnętrznym. Rok temu jest filmik, w którym są podstawy podstaw. Co to jest linkowanie zewnętrzne, jak działa wartość domen, pokazuje z jakich domen i dlaczego warto linkować. Tam są podstawy podstaw, ten filmik trwa 10 minut, ten będzie o wiele dłuższy. Pierwsze wersje, które nagrałem, miała godzinę 40, więc ją usunąłem. Powiedziałem, że musi być krócej i musi być merytorycznie bez lania wody. I tak chciałbym zrobić. W tym filmiku opowiem Ci o tym, co to jest linkowanie zewnętrzne w dwóch zdaniach, skąd wziąć wartościowe linki do Twojej strony w zdecydowanie większej ilości zdań. Opowiem Ci, dlaczego warto kupić linki na Linkhouse, WordPressie, albo dlaczego ich nie warto kupować, czy warto mieć swoje zaplecze, swoje strony, z których linkujesz do siebie. Powiem, czy warto linkować z innych stron do Ciebie, typu blogi, katalogi, fora. Lecimy z tematem. No właśnie, od czego by było, od czego zacząć? Zacznijmy sobie od tego, że link z innej strony do Twojej strony daje jakąś wartość. Jaką wartość? To się nazywa z angielskiego, z amerykańskiego, właściwie nie znam etymologii tego stwierdzenia, ale to się nazywa link juice. Czyli taka wartość linku, soczek linku. Jeżeli na przykład, zobacz, na Google grafika nam to fajnie pokazuje. Jeżeli masz stronę internetową, ona ma jakąś wartość, tak? To jest taka pełna szklanka, jakaś wartość. I linki wychodzące z tej strony internetowej, jeżeli z Twojej strony, Twoja strona ma jakąś wartość, wychodzą z niej trzy linki, to ta wartość dzieli się na trzy. Każda z tych trzech stron otrzymuje jakąś równą wartość. Teoretycznie, bardzo teoretycznie. W praktyce jest różnie. Jeżeli na przykład do Twojej strony prowadzi 100 linków z innych stron, to Twoja strona ma jakąś moc, ma jakąś wartość, więc jeżeli zrobisz przekierowanie link ze swojej strony do trzech różnych stron, to z tych 100 stron wartość przekażesz tym trzem stronom. Ale jeżeli do Twojej strony prowadzi 100 linków, a Ty ze swojej strony linkujesz do 1000 stron internetowych, no to nie jest wartość już 33%, tak? Że do trzech stron 30%, tylko to jest wartość 3%. Ten link jest bardzo niewielkiej wartości, właściwie zerowej. I musisz mieć świadomość tego, że no właśnie, że to zależy. Tutaj mamy takie zdjęcie, tak? Są linki follow, do follow i no follow, ale do tego elementarza odsyłam Cię do poprzedniego filmiku. Niemniej musisz wiedzieć, że jeżeli kupujesz link ze strony, do której prowadzi 1000 innych stron internetowych, a ta strona, która sprzedaje Ci link, linkuje do 10 tysięcy stron internetowych albo 100 tysięcy stron internetowych. To jest trochę przesadzam, bo takich stron jest mało, ale ten link, który kupujesz, nie ma żadnej wartości. Idąc dalej tym tropem, jeżeli do jakiejś strony prowadzi, nie wiem, 10 linków zewnętrznych i Ty kupujesz link z tej strony, to jeżeli na przykład ona sprzeda 10, 20, 30 linków wychodzących, sprzeda 10, 20, 30 linków, to jest spoko, ale jeżeli sprzeda 100, 200, 300 linków, to już nie jest spoko. I to musisz mieć z tyłu głowy, że liczy się wartość tych linków i to jest taki bardzo fajny przelicznik, który pokazuje, jakie linki kupować. I teraz wróćmy do, zahaczmy delikatnie o historię pozycjonowania, bo 10 lat temu, jak ja byłem łebkiem i kiedy zaczynałem, liczyła się ilość linków, które kupisz. Nieważna była jakość. Kupmy im więcej linków, tym wyżej będzie moja strona internetowa i to była reguła, tak Google działało. Jeżeli Ty kupiłeś sobie 7 tysięcy linków, a konkurencja kupiła sobie 17 tysięcy linków, konkurencja była wyżej od Ciebie. Jeżeli Ty kupiłeś sobie 70 tysięcy linków na frazę pożyczki, a konkurencja kupiła sobie 80 tysięcy linków na frazę pożyczki, konkurencja była wyżej od Ciebie. Tak to działało. Kto miał więcej skryptów, bo to skrypty wszystko trzepały do generowania takich linków, ten był wyżej. Ale Google powiedziało dosyć, sprawdzam, wywaliło wszystko i postawiliśmy SEO-wcy, pozycjonerzy na jakość. Pojawiły się strony typu WordPress i Linkhouse, które są marketplace'ami, takimi sklepami, gdzie możesz kupić link dobrej jakości. O tych linkach, jak te linki powinny wyglądać, że to powinny być linki z artykułu na temat tego, czym zajmujesz się. Opowiadałem w poprzednim filmiku, obejrzyj sobie elementarz. No właśnie, pojawiły się WordPress Linkhouse, gdzie możesz kupić link do strony, która jest wartościowa. I zobacz, z 10 tysięcy linków, które kupowałeś do Twojej strony, okazuje się, że nagle wystarczy 10, 15, 20 dobrych linków, żeby tak samo kopało jak te 10, 20, 30 tysięcy linków.
I na przykład pojawiło się mnóstwo wydawców, którzy takie linki sprzedawali. Takie dobrej, odwrotnie powinien pokazać, dobrej jakości. Bo to działało, ale teraz historia zatoczy koło. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli... Bo Polacy są pazerni i Polacy są kombinatorami, dlatego to przestało działać i zatacza historia koło. Bo nie kupujemy już linków w katalogach, jak robiliśmy to wcześniej masowo, tylko wchodzimy sobie na WordPress, no ja Ci pokażę zresztą, zobacz. Wchodzimy sobie na WordPress, znajdujemy sobie jakąś stronę, te linki kosztują, zobacz, od 9 zł. O co chodzi? Tu jestem zalogowany na swoje konto, jakieś testowe. Mam najtańszy link do travelpress.pl, może sobie kupić linka za 10 zł, ale posortujmy w drugą stronę, może sobie na przykład za portal riblus.pl kupić linka za 48 tysięcy złotych, tak? Rozbieżność jest wielka, nie bój się tych cen. Dobrej jakości link kosztuje 300, 400, 500, 600 tysięcy złotych. Dobrej jakości link, bo tych za 9 zł nie kupujemy. Dlaczego tych linków za 9 zł nie kupujemy? Bo strona travelpress.pl ma wartość na poziomie zerowym. Zobacz. Ale to fajnie pokażę może tych, akurat sobie oglądałem inną stronę, do tej męskiego portalu wróciłem później. Travelpress. Zobacz, jak oni mogą w ogóle sprzedawać linki za 9 zł, jeżeli do tej strony linkuje 6 innych stron, z czego jeden link... 17% jest dofollow, czyli ile? Jeden link jest dofollow, 5 linków jest nofollow i oni, domain rating jest na poziomie 0,9 i oni sprzedają linki. No przecież ta strona najpierw musi zbudować swoją wartość, żeby jakikolwiek link mogła sprzedać, który ma wartość. Bo jak strona bez wartości może sprzedać link z wartością? No to jest kasa wydana w błoto. To są takie w ogóle śmieszne rzeczy, że linki za 10 zł, takich linków się nie kupuje i stroń od tego. Travelpress miałem tutaj akurat otwarty. Linkhouse, tak? Też możesz sobie kupić za 7 groszy. Tu chyba na jakiś określony czas, nie wiem na ile, nieważne, ale no, na 12 miesięcy za 7 groszy możesz sobie kupić link na BTC, coś tam. No to jest śmieszne i tego w ogóle nie powinno tu być. Ale na forum wszystko dla wnętrza.pl za 6 zł możesz sobie kupić link, który trwa... A nie, przepraszam, na 6 zł to możesz sobie chyba kupić tylko link na 120 dni, czyli 3 miesiące. No to super, tak? Na cały rok możesz sobie kupić za 18 zł, tak? Jakiś link tekstowy. Ale umówmy się, pokażę Ci dlaczego nie. No weźmy sobie to, wrzućmy do narzędzia, które pokazuje wartość linków. No właśnie, to sama sytuacja wcześniej, tak? Domain ending 09, 29 domain linkuje. Jeżeli oni sprzedadzą za te 16 zł 1000 linków, zarobią 16 tysięcy złotych, ale ta wartość linków ma jest no, na poziomie 0,9, tak? Podzielić na 1000, to jest wartość tego linka. To są śmieszne rzeczy. Weźmy sobie linki, które na przykład załóżmy, że kosztują 100. Tak? Od 100 można znaleźć za 150 zł jakiś link. Ewentualnie od danego wydawcy jednego można kupić jakiś link za 100. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak już kupujesz takie linki, tego typu linki, to męski portal oglądałem, tak? Weźmy sobie męski portal na tapet. I od razu Ci pokażę tak, zobacz, męski portal za 104 zł, poradnik praca, turystyka, koty 24, 104 zł, Bizneo 113 zł, Mindly 128 zł. Specjalnie to pogrubiam, podkreślam, żebyś zobaczył, że na przykład męski portal, wejdziesz sobie na tę stronę i zobaczysz, że ma domain rating, kurde, 5, więc to nie jest 0,9. 40 linków do tej strony przychodzi. Otwórzmy sobie tutaj Semrusha, bo Semrush pokazuje zupełnie inne dane niż Ahrefs. Według Semrusha na przykład, zobacz, przychodzi 164 domeny linkują do męski portal i męski portal linkuje do 193 domen, więc teoretycznie to nie wygląda źle, bo prowadzi do Ciebie 164 linki, prowadzą do Ciebie 164 domeny, Ty dajesz linki 193 domenom i to jest spoko. Ta proporcja 1 do 1, praktycznie trochę mniej niż 1 do 1 jest ok. Gdyby tu było 1000, tak, że męski portal daje 1000 linków, no to już to by była porażka. Ale do czego zmierzam? Mówiłem coś o pazerności, mówiłem coś o polskości. Abstrahując, ja nie znam w ogóle wydawcy męskiego portalu ani innych, który tutaj pokażę. To jest przykład, więc przepraszam bardzo, jeżeli zrobiłem coś źle, biorę się, biję w klatę. Ale. Po co
ktoś robi stronę internetową, po co ją wrzuca na Linkhouse'a, na WordPressa i sprzedaje linki za stówę? Po to, żeby sprzedać tych linków jak najwięcej. Więc mamy jakąś stronę, która całkiem fajnie wygląda w statystykach, ma, o, a tu mi domy, a, mind, męski portal, przepraszam, domy rynning pokazuje 5, linków przychodzących, referent domain 47 linków, 47 linków, 47 domen, przepraszam cię bardzo, mamy linki do tej strony i ta linka ta strona daje 199 linków, czyli 2, 4 razy, 4, 106, ponad 5 razy więcej, tak? No nie, ponad 4 razy więcej daje linków. I tych linków będzie coraz więcej, bo my będziemy kupowali, tych linków wychodzących będą coraz więcej, a Polacy są pazerni. Nie mówię, że męski portal, bo nie wiem, być może zaraz tych linków... męski portal być może kupuje cały czas linki przychodzące do ich strony. Być może on dba o jakość tej strony, może on dba o to, żeby za dużo linków nie wychodziło, a za dużo i coraz więcej przychodziło, ale w 99 przypadkach nie dbają Polacy o to. I kupujemy sobie dzisiaj taki link, może nie na męski portal, zobaczmy Mindly. Ta sama sytuacja. 439 domen prowadzi, 1500 wychodzi, więc też ta proporcja wychodzących jest dużo większa niż powinna być. Jaka powinna być? Nie wiem, nie ma dobrej odpowiedzi. Przyjęło się, że nie powinno wychodzić 3 razy tyle linków niż przychodzi, czyli jeżeli przychodzi 1, powinny wychodzić maksymalnie 3, jeżeli przychodzi 10, powinno wychodzić maksymalnie 30. Tak się przyjęło. No właśnie. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że dzisiaj 1500 wychodzi, ale oni cały czas te linki sprzedają, więc za rok będzie wychodziło 1700, za 2 lata 2000, za 3 lata 3000 linków będzie wychodziło, a cały czas będzie do tej strony przychodziło 437 linków. Nie mówię, że do tej strony, ale generalnie tak jest, że wydawcy, sprzedawcy tych linków nie pozyskują nowych linków do tej strony, nie wzmacniają wartości. To, co mówiłem wcześniej, link juice, tak? Jeżeli do Twojej strony prowadzi 100 linków, a Twoja strona ma 1000 linków wychodzących, to te linki wychodzące są niewielkiej jakości, wartości. I jeżeli na przykład dzisiaj załóżmy, że uznamy, że ok, ten link ma jakąkolwiek wartość, chociaż minimalną, ale ma, to za rok ten link będzie miał zerową wartość. Wydasz kasę dzisiaj, żeby za rok mieć wartość zero. No właśnie. Więc historia zatacza koło. Tych linków bezwartościowych robi się coraz więcej i pozycjonerzy poszukują teraz wartościowych linków. Skąd je wziąć? Mogą je tworzyć albo kupując droższe strony, nie za 100 zł, ale zanim przejdziemy do droższej strony, zobacz jeszcze, chciałem Ci pokazać jedną rzecz, bo na przykład ten męski portal, uczepiłem się go strasznie, ale to jest fajny przykład, bo posortowałem sobie stronę za stówkę. Zobacz, do męskiego portalu prowadzi 47 domen. I teraz zobacz, jakie domeny prowadzą do męskiego portalu. Klikniemy sobie w te odsyłające domeny i zobacz, co oni robią. Widzisz Mindly? Mówiłem coś o Mindly, Dom ABC, Bizneo, męski portal, Dom ABC, Koty 24, Bizneo. Widzisz? Do męskiego portalu prowadzą linki z innych stron, na których możesz kupić linka. Tak? Mindly też tu jest. Był? Na pewno go znajdę. Mindly. Jest top 2. No właśnie, nie zauważyłem go. Mindly też tu jest. Więc musisz wiedzieć, te strony należą do tego samego wydawcy. Mam nadzieję, że należą do tego samego strony wydawcy, bo to byłoby logiczne. Gorzej, gdyby ci wydawcy między sobą kupowali linki, to byłoby w ogóle bezsensowne. Ale jeżeli te 47 linków prowadzi do strony męski portal, to te linki są od tego samego wydawcy. Zobacz, IP zaczyna się od 49. Zobacz, są na tym samym serwerze. Widzisz? Wszystkie te strony są na tym samym serwerze. I mamy to po IP-ku. Widać, że... A Google przecież nie jest tempe. Google jest 100 lat przed nami i przed tą technologią, którą tutaj widzisz. Więc Google też wie, że te strony są na tym samym IP-ku. Więc ktoś sobie kupił jeden serwer, postawił tam, nie wiem, nie chcę myśleć, 3, no ponad 10 stron,
przelinkował te strony między sobą i sprzedaje linki. To jest bezwartościowe. Kup sobie jednego linka z tej strony, ok. Z jednej z tych stron sobie kup linka i ten link może coś zadziała. Ale nie kupuj linka na każdej z tych stron, bo jeżeli Ty byś sobie teraz wszedł i byś się nie znał i kupił na Mindly, na Bizneo, na Koty, na Dom ABC, na Męskim Portalu, to ten link jest warty tyle, co... no niewiele, przynajmniej moim zdaniem i z mojego doświadczenia, bo być może ktoś ma inne zdanie, ale no, za długo w tym siedzę, żeby się z tym zgodzić. No właśnie, więc lecą w bambus ostro wydawcy, nie kupują linków, nie dbają o nowe, inne, unikalne linki przychodzące do ich stron. Sami swoje strony linkują, trzymają je na tych samych serwerach, ale powiedzmy, bądźmy bardziej bezczelni. Dobra, nie powinienem tego robić, ale zobacz, tak wygląda Męski Portal. Kopiujemy Męski Portal. Tak wygląda Dom ABC. I zobacz, ja nawet idę teraz w ciemno, kopiuję. Koty 24. Widzisz fawikonki, jakie mi się tu ładują? I Bizneo. I jeszcze Mindle otwórzmy na bezczela. Dobra, czy nie, nie będziemy otwierać Mindle. Zobacz, widzisz fawikonki? A nie, przepraszam, koty mają inną fawikonkę. Zapnąłem sobie Bizneo. Dobra, wyłączmy koty. Męski portal, to wygląda tak. ABC wygląda tak. Bizneo wygląda tak. No przecież to są te same strony. Nikt sobie nawet trudu nie zadał, żeby layout z tych stron, żeby na innej skórce nie zainstalować, ale ja jestem programistą, nie, ja jestem dziennikarzem, programistą z zamiłowania od 16 roku życia, ale i wejdźmy sobie w kod źródłowy tych stron, Ctrl-U wciskam i zobacz, przesuwam sobie. Tak wygląda kod źródłowy Bizneo, tak wygląda Dom ABC i tak wygląda Męskiego Portalu. Widzisz różnicę? Ty nie musisz znać się na kodzie źródłowym, ale na chłopski rozum, na oko każde, widać, że to są te same strony. Co się zmienia? Tylko zmienia się nazwa. Bizneo zmienia się na Dom ABC i to jest minimalna zmiana. Jeżeli sobie wejdziesz na jakąkolwiek inną stronę, zobaczysz zupełnie coś innego tutaj. Przewinimy sobie to tutaj trochę dalej, przewinimy sobie trochę dalej. Dobra, tu jest linijka. Tu jakiś Google Analytics. O, tu widzę, już widzę to samo. Zobacz. Kod Google Analyticsa. Kod Google Analytics, to wszystko jest to samo, zobacz, skopiuję sobie jakiś fragment, na przykład ten, zrobię Ctrl-C i na tej stronie to znajdę, i na tej stronie to znajdę. Te strony są identyczne, kod źródłowy mają, to są te same, ten sam szablon, ten sam serwer, te same strony, pewnie ten sam właściciel. Tak, ten sam właściciel jest, nie wiem jaki jest właściciel, ale jeżeli sobie wejdziecie na Whois, zobaczcie, są te same DNS-y, te same, w tej samej firmie domeny są kupione, no tak się nie robi, że... Każdy debil widzi, że to jest strona tego samego wydawcy i Google też to widzi. Powinien być inny serwer, inny kod źródłowy, inny layout stron, te strony powinny być wyglądać inaczej, powinny należeć do innych właścicieli, powinny być kupione w innych firmach. I wtedy możemy udawać, że kupujemy linki na różnych stronach, które są wartościowe dla nas. Więc jeżeli Ty tego nie wiesz, jak to zrobić, to nie wchodź tutaj i nie kupuj linków za 100, 2 czy 3, bo z tego, co widziałem, do pułapu 300 zł linki właśnie tak wyglądają. Jest mnóstwo wydawców, którzy mają takie same strony na tych samych serwerach kupione. No, jest to samo i to jest bezwartościowe. I to jest clue tego nagrania. Nie rób tego sam, jeżeli nie masz pojęcia jak. Ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że jak to zlecić agencji, to agencje mam takie linki, kupują, żeby tylko pokazać w raporcie i to jest po prostu, mi się w głowie nie mieści, ale dobra, nieistotne o innych. Skąd brać linki wartościowe? W takim razie musisz znać się na tym, co Ci teraz pokazałem, musisz sprawdzić, gdzie domena jest kupiona. No dobra, mówiłem o tym w Whoisie, dobra. Jest taka strona dns.pl/whois, gdzie możemy sobie sprawdzić właściciela domeny. Zobacz, wchodzimy sobie na Męski Portal. Kopiujemy sobie, Boże, mam nadzieję, że pozwól nie dostanę do tego gościa, ale chyba się obronię, zobacz. Nazwy serwerów, na jakim serwerze jest? TLDPL. Domena jest kupiona w konsultingu, serwis na osobę prywatną albo firmę, która zastrzegła dane niedostępne. Lecimy dalej. Dom ABC. Jak myślisz, do kogo należy, na jakim jest serwerze? Pytanie retoryczne mega. Zmieniła się tylko data kupna, wszystko jest to samo. Bizneo, no, w Koty 24 i te inne kilkanaście domen, to obstawiam, że jest identyczna sytuacja, zobacz. To samo, ten sam serwer, ten sam rejestrator, dane ukryte, abonenta. No właśnie, kropka. Skąd wziąć więc wartościowe linki? Skąd kupić taki link,
który wygląda na unikalny. Mówiłem coś o PBN-ach, Private Block Network, tak to się kiedyś nazywało. I to wraca do łask, bo na WordPressie i na Linkhouse są tego typu linki, których ja nie lubię kupować. Kupowałem tego dużo kiedyś, kilka lat temu tam była lepsza jakość. Teraz przestałem przez właśnie to, bo jeżeli ja mam kupić siedzieć 3 godziny, 4 godziny, żeby znaleźć jakiś wartościowy link, to ja w te 3 godziny jestem w stanie sobie zrobić zupełnie unikalną stronę internetową, opublikować ją, kupić domenę. No właśnie, bardzo ważna sprawa też. Kiedyś się stawiało zaplecza, mogłeś kupić domenę nową, zupełnie nową domenę kupowałeś i ta domena była dla Google wartościowa. Teraz, dzisiaj, nie wiem jak będzie w momencie, kiedy oglądasz ten filmik, ale w 2023 roku w lipcu, jeżeli kupisz nową domenę, postawisz na nie zaplecze, to ta domena nie zarankuje, ona nie wyskoczy w Google, bo jest jakiś, nie wiem, około roku musisz mieć świadomość tego, że ta domena będzie w takim sandboxie, w takiej piaskownicy Google'a i ona będzie dopiero dochodziła powolutku do jakiejś wartości. Przez rok domena jest właściwie spalona. Ona nie ma szans na top 1, na top 3, top 5, top 7, ani nie konkurencyjne frazy, tak, ale nie przekażesz żadnej wartości linkowej tą domeną. Więc kupujemy domeny, które wygasły, których ktoś nie odnowił. W związku z tym, że na wcześniej wymienionych stronach jest średnia jakość, to coraz więcej osób stawia te swoje zaplecza, PBN-y, swoje strony internetowe na różnych serwerach, u różnych rejestratorów domen, na różnych skórkach, także tych stron nie da się rozróżnić. Nie linkujemy tych stron między sobą. A jeżeli linkujemy, to w taki sposób, żeby nie dało się tego wykryć albo ograniczyć wykrycie tego. Bardzo, bardzo, bardzo właśnie skomplikowany sposób. Być może nagram filmik kiedyś, który pokazuje. Nie nagram filmiku, nie pokażę wam, jak my to robimy, bo to jest zbyt skomplikowane i nie chcę, żeby ktokolwiek inny to widział, ani podpatrzył. Niemniej, no właśnie, linka powinien mieć ze strony, które nie są ze sobą powiązane, a które są wartościowe. I takie linki możesz sobie albo takie same zaplecze zrobić, taką stronę przygotować, przejąć, koszt kilkunastu tysięcy złotych, albo prawie 10 tysięcy złotych, bo domena teraz sama, dobra domena jest warta około 2,5-3 tysięcy złotych, czasami na licytacjach takie domeny się kupuje. Kolejna sprawa, postawienie takiej strony na innym serwerze, zadbanie o inny layout, inną skórkę, inny kod źródłowy, innego rejestratora, mnóstwa zachodu. Więc albo kupujesz linki z takich stron i skąd wiesz, z jakiej strony kupujesz linka? No właśnie, to są prywatne sieci, więc nikt się tą siecią nie dzieli, więc nawet często nie wiesz, z jakich stron dostaniesz linki, jeżeli takie kupujesz, jeżeli na przykład ja sprzedaję takie linki, nie pokazuję, nie wiem, słuchajcie, to jest moja 1100 stron, które mam, to zaplecz, które postawiłem, możesz sobie oglądać. Nie, bo nie chcę, żeby ktokolwiek inny to widział i nie chcę, żeby sprawdzał powiązania między tymi zapleczami. To jest raz. Dwa. I moim zdaniem to jest przyszłość, bo jeszcze Linkhouse WordPress ciągnie, bo tam są, można znaleźć. To prawda, trzeba mnóstwo czasu poświęcić na poszukanie, ale da się znaleźć wartościową stronę. Niemniej z tą jakością coraz gorzej moim zdaniem jest, więc wszystko idzie w kierunku tych prywatnych sieci stron internetowych. Skąd jeszcze można wziąć? Tak jak mówiłem, historia zaczy koło. Są katalogi stron zadbane, ale nawet jeżeli nie zadbane, to są katalogi stron, na których można faktycznie tego linka sobie pozyskać. 1, 2, 10, 15, nic nie stoi na przeszkodzie, bo jeżeli jesteś, nie wiem, fryzjerem, świadczysz usługi lokalne, nie wiem, trener personalny w jakiejś mniejszej miejscowości, tak, to nie potrzebujesz mieć linków za worek pieniędzy kupionych. Jeżeli nie jesteś sklepem internetowym, nie potrzebujesz mieć linków za worek pieniędzy kupionych. Jeżeli stracisz usługi lokalne, to wystarczy, że masz trochę tych linków, więc spokojnie katalogi stron, jakieś strony partnerów, na przykład, nie wiem, ja tworzę strony internetowe, ale czasami często też zamawiam jakieś, nie wiem, wydruki, wizytówki, ulotki, czy dla siebie, czy dla moich klientów, tak pośredniczo, grzecznościowo. Przy okazji, to mogę poprosić tę drukarnię, żeby dała linka do mojej strony. Ja dam linka do strony tej drukarni i link jest, tak? Jeżeli jestem drukarnią Sosnowca, Mysłowic, Katowic, nie wiem, Marek czy innego Piaseczna, to ja nie potrzebuję miliona linku, bo tam konkurencji właściwie nie ma żadnej w mojej okolicy na drukarnię. Bardzo mało drukarni się pozycjonuje, więc nie muszę wydawać worka pieniędzy na WordPressie i kupować linków. Wystarczy linków kilka. Poza tym linki i tak kupujemy zawsze na samym końcu,
zanim kupisz linki, musisz mieć dobrze zoptymalizowane strony. Tak, podstawę, musisz mieć dobrą stronę, bo bez sensu kupować linki do strony, która nie jest zoptymalizowana, która nie ma dobrych tekstów. Najpierw optymalizacja strony, potem dobre teksty, dopiero potem kupujemy linki. Mówiłem o katalogach, mówiłem o gościnnych stronach, mówiłem jeszcze o forach. Są jeszcze fora, kiedyś się chodziło po forach. Miało się boty do chodzenia po forach, ale są jakieś fora tematyczne, tak? Na przykład, jeżeli jesteś drukarnią jakąś lokalną, poszukaj sobie forów, for blogów związanych z drukarniami, wejdź sobie tam i w komentarzu tutaj jest PiS. Pozyskaj linka z takiego komentarza do swojej strony internetowej, to też jest fajne. Tego się używało ponad 10 lat temu. Ale tak jak mówię, historia zatacza koło, bo to, co było wtedy, przestało być wartościowe, wszyscy przestali tego używać i nagle teraz po tych x latach znowu to staje się wartościowe. Dopóki to nie wejdzie do mainstreamu, znowu nie pozycjonujesz, nie znajdą botów, nie będą tego trzepać na miliony, no dopóty to będzie sensowne. Ale się nagadałem. Ale powiedziałem praktycznie wszystko, co chcę. Daj mi teraz sobie pauzę, przejdę sobie notatki i być może wrócę z czymś jeszcze wartościowym, bo na jednym tchu opowiedziałem o wielu rzeczach. Zaraz wracam. Przerwa na herbatę. Okej, wracam. Faktycznie przejrzałem notatki. Kolejna herbata. I nie powiedziałem Ci już o kilku kwestiach bardzo ważnych, których nie chciałbym pominąć. Mianowicie o szkodliwości domeny. Bo domena może być zbanowana przez Google, zafiltrowana, może mieć fatalne linki, czyli na przykład, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład linki z stron z nielegalnymi rzeczami. Nie wiem, czy mogę użyć takie słowa jak pedofilia, hazard, xxx. Takie linki nie są wskazane, więc takich linków nie kupuj sobie z takich stron. I linki, które z takich stron prowadzą do jakiejś strony x, link z tej strony x też dla Ciebie nie jest wartościowy. I często jest tak, że warto sobie sprawdzić, na przykład jeżeli chcesz kupić linka ze strony. Ja nie mam teraz czasu na to, bo to byłoby wideo wydłużone o kolejną godzinę. Ale na przykład, jeżeli chcesz sobie kupić linka z jakiejś strony, sprawdź sobie, kto inny, jaki inny klient kupił sobie linka na tej stronie internetowej i zobacz sobie w narzędziach typu Semrush, Senuto, podlinkowywuję pod spodem. Semrush, Senuto celowo wymieniam, bo one są, mają wersję demo bezpłatną. W ogóle, a propos wersji demo bezpłatnych, WordPress, Linkhouse, linki do rejestracji znajdziesz pod spodem. Bardzo Cię proszę, zarejestruj z tego linka, bo prawdopodobnie Ty coś też trzymasz, jakiś gratis bonus, nie wiem, jakiś tańszy zakup linków na początek. Często mają te serwisy jakąś promocję, tak samo Senuto, Semrush, więc pod spodem są linki, które polecam Ci, a ja też coś z tego będę miał w takim razie. Będzie takie wdzięczność za nagranie tego filmiku dla mnie. Niemniej, o czym mówiłem? O tym mówiłem, żebyś sobie sprawdził jakiś artykuł opublikowany w TravelPressie. Szybki, pokażę Ci bardzo szybko w mega speedzie, jak to zrobić. Wchodzisz sobie na tą stronę, sprawdzasz sobie jakiś, szukasz artykułu, nie tydzień, dwa, najlepiej miesiąc temu opublikowanego, bo no właśnie, nie, dlaczego miesiąc, a nie trzy miesiące, nie wiem, tak rzuciłem temat, bo jeżeli dodasz linka, to ten link kopię, czyli zauważysz różnice w pozycjach z tego linka, czy jest, czy nie ma, nie wiem, od zwykle u mnie to trwa od 2 tygodni do 3 miesięcy od zaindeksowania linka, od opublikowania zaindeksowania linka. To są dwie zupełnie różne rzeczy, dlatego wymieniam po przecinku i nie jest to natychmiastowe. To jest linkowanie zewnętrzne i na efekty z linkowania zewnętrznego czeka się najdłużej. Najszybciej czeka się na efekty po optymalizacji kontentu strony, po optymalizacji samej strony, a na linki zewnętrzne czeka się bardzo długo. I zobacz, wchodzimy sobie tutaj i mamy, zobacz, o co chodzi z breakami. I zobacz, najeżdżam sobie na myszką i mam title Beach Break, Point Break, Reef Break. O co chodzi z tymi breakami? Pojedziemy sobie na tą stronę i TravelPress linkuje do bssurf.pl. I zobaczmy sobie w ogóle historię tej strony. Ja akurat tutaj jestem Rasha odpalonego. W sumie to znajdziesz podobne rzeczy, jeżeli byś chciał. I zobacz, na przykład jesteśmy sobie w stanie wejść na tę stronę. Robię to w mega speedzie na spontanie pełnym, więc nie mam pojęcia, co tutaj się wydarzy. Ale zobacz, ładnie rośnie. Strona rośnie, więc nie wiem, czy akurat konkretnie po tym linku,
czy po innych linkach, ale... dobra, no nieładnie rośnie z 20 pozycji do 80, no to nie są żadne pozycje. Zobaczmy sobie słowa kluczowe, na które się pozycjonują. I tu mamy frazę, o co chodzi z breakami, tak? Break. O co chodzi z breakami? Tutaj były słowa kluczowe jakie? Beach break, point break, tak? Zobaczmy, czy ta strona rankuje na tę frazę. Bo to, że wykres urósł, to być może wynika z optymalizacji tej strony, z dodania nowych tekstów na tę stronę internetową, ale nie z samego linka. Więc sprawdźmy, czy frazy typu beach break, point break urosły, czy zmalały, ale widzę, że tu mi kręci, więc ja na chwilę pauzuję, dopóki mi nie skończy kręcić. Okej, od razu skończyło, skręcić spauzowałem, zobacz. Widzisz tu gdzieś beach beach breake. Beach, Ctrl F wciskam. Beach break. Beach break. No właśnie, wpisuję tę frazę i jej nie ma. Mamy jeszcze frazę point break. Point break, ok, mamy frazę point break. Ta strona aktualnie na frazę point break jest na 48 pozycji. Na jakiej pozycji była na tę frazę, nie wiem, w kwietniu tego roku, zobaczmy sobie. Nie była w ogóle, ale na frazę point break serve była na pozycji drugiej. Aktualnie na frazę point break serve jest na pozycji 2, tak, ta fraza się utrzymała, plus skoczyła na 48 pozycję point break. No, czyli coś, ta fraza się w ogóle nie było jej, pojawiła się, więc coś się dzieje. No, tylko to też tak jak mówię, to pytanie jest wyrwane z kontekstu, czy to właściwie dlatego, że ktoś dodał artykuł o tym, no właśnie, 13 czerwca zeszłego roku ten artykuł był dodany, więc no, dość dawno. Więc no właśnie, pytanie, czy linkowanie zewnętrzne, warto by było sprawdzić nie na jednej przykładzie, tak jak ja teraz sprawdziłem, tylko na kilku różnych przykładach, czy to urosło. No widać, że coś to dało. Coś to dało. Na pewno gdyby ktoś kupił link na tych wszystkich portalach, które Ci pokazywałem wcześniej, no efekt nie byłby jakiś dużo lepszy. Niemniej na to trzeba zwracać uwagę, tak? Bo często jest tak na przykład, że okazałoby się, że ta fraza spadła po dodaniu jakiegoś linku i wtedy mamy jakieś tam zielone światło w głowie, że skoro link jest, fraza spadła, to znaczy, że tego linka nie ma co kupować. Warto też sprawdzać historię domeny, bo jest takie narzędzie, ja sobie spauzuję i się przygotuję do tego, żeby Ci to pokazać, zaraz wracam. Ok, zobacz. Akurat nie za wiele zobaczymy, ale jest takie narzędzie jak Wayback Machine, Wayback Archive, przepraszam. Też je podlinkuję pod tym filmikiem, który pokazuje nam, jak wyglądała strona w historii. I to też warto sobie przeanalizować, bo akurat teraz no ta strona jest widać ewidentnie nowa. Chodzę sobie, no widzisz, 8 July 2013 ta strona nie istniała w ogóle, była jakaś taka strona demo z serwera. I w 2016 roku, zobacz, ta strona wyglądała dokładnie tak samo. Nic tu nie było, więc ta strona jest dopiero opublikowana, jest świeża. Na przykład, jeśli sobie zobaczysz moją stronę internetową, przykładową, no to widzisz, nie wiem, zobaczmy sobie, jak ta strona wyglądała, jak na etapie wyglądała w 2012 roku, tak? Możesz sobie podejrzeć w tym momencie. Akurat dość długo kręci, zobaczmy sobie. O, 30 kwietnia 2000. No właśnie, to jest moja, no właśnie, tak wyglądała moja strona 10 lat temu. Więc no, aż miło było jest na to spojrzeć. No, więc, ale widzisz, że to jest strona Donety, że to jest strona firmy zajmująca się tworzeniem stron internetowych. Zamknąłem z wrażenia, kurde, Wladek, historia wróciła. Sorry. Widzisz, że to jest strona zajmująca się tworzeniem stron internetowych i ta strona zmieniała swój layout przez lata. Często jest tak, że na przykład, że jest jakaś strona, nie wiem, jakiejś firmy typu, nie wiem, Podolog z Sosnowca, nazywa się ABC. Ten Podolog tej strony nie odnawia, przejmuje to ktoś inny, zmienia całkowicie stronę, wrzuca tam jakiś katalog firm i sprzedaje z tej strony linki
I to widać, także nie wiem, w zeszłym roku to był podolog, przez 10 lat to był podolog, a nagle teraz to się zrobił jakiś katalog lokalny i to widać. I tutaj też taka lampka się powinna nam zapalić, czy na pewno ta strona jest ok. Warto też sprawdzić, czy oprócz linkowania zewnętrznego, i tu widzę, że to jest fajnie zrobione, jest też linkowanie wewnętrzne, tak? Bo ok, fajnie, że jest ten link do tej strony bsserv.pl, ale tutaj musimy też zwracać uwagę, czy są linki do innych artykułów w ramach tej domeny. Tutaj to jest fajnie zrobione, tak? Są linki, jest tych linków całkiem sporo, więc to jest ok, bo często jest tak, że tych linków wewnętrznych nie ma. Co to są linki wewnętrzne? Pod spodem mój filmik pokazujący, jak się robi linkowanie wewnętrzne. Więc fajnie, że to tutaj jest. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj powiem, bo tych rzeczy jest mnóstwo, więc pewnie będzie wersja trzecia tego filmiku. Mam nadzieję, że nie jeszcze bardziej szczegółowa. Raczej te wszystkie szczegóły, o których nie powiedziałem dzisiaj, albo o których nie dopowiedziałem, opowiem osobno, więc to będą osobne filmiki na osobne tematy, jeszcze bardziej szczegółowe. Ale zwróć uwagę na to, gdzieś mam rzut ekranu zapisany, zaraz Ci go wyświetlę. O, mam ten rzut ekranu. No właśnie, rzut ekranu z WordPressa. I on mówi nam to, że jeżeli kupujesz jakiś link, to wydawca powinien, tu jest takie powinien, udostępnić powierzchnię portalu, czyli ten link powinien być widoczny przez 12 miesięcy. Powinien! Wyjątkiem jest to, że w niektórych wpisach jest gwarancja 36 miesięcy, wtedy powinien przez 36 miesięcy, chyba że może to ulec skróceniu, tutaj mamy ulec skróceniu, gdy usunięcie artykułu jest następstwem działania siły wyższej, czyli na przykład będę miał błąd serwera, ktoś mi zhakuje WordPressa, coś się stanie niezłego, przyjdzie stażysta, artykuł usunie, wtedy ten link zniknie i nie wróci, za który Ty wydałeś kasę i też może zniknąć, gdy wydawca zakończy działanie portalu, którego powierzchnia stanowiła przedmiot zawartej umowy i nie kontynuuje działalności w ramach innego portalu. Czyli generalnie link, który kupisz dzisiaj na WordPressie, na Linkhouse chyba są podobne zapisy, ale nie sprawdzałem tego dokładnie. Słyszałem z opowieści znajomych, jest podobnie. Więc link, który kupisz dzisiaj za 300, za miesiąc może go nie być. I reklamacji nie uwzględnia się. Dlatego jednak warto mieć te prywatne, te linki na prywatnych PBN-ach, prywatnych zapleczach, bo jednak tam, jak kupujesz taki link, to kupujesz go na X czasu najczęściej i wiesz, że ten link będzie i bardzo często na tych prywatnych zapleczach jest gwarancja maksymalnej ilości linków. Czyli na przykład jak ja sprzedaję link na swojej stronie, to wiem, że nie sprzedam tych linków więcej niż na przykład X. X, ile tych linków jest, to zależy od tego, jak wartościowa jest ta domena, tak? Ile ma linków przychodzących. Jeżeli ma linków przychodzących 100, to zresztą ja i tak w ogóle zaniżam te wartości, bo zależy mi na jakości tych linków, więc nie będę o tym opowiadał. Niemniej musisz wiedzieć to, że jak kupujesz link na Linkhouse czy na WordPressie, to on może zniknąć i reklamacji nie uwzględnia się. Okej, ja jak widzisz zamykam powoli poszczególne okienka, bo powoli kończę ten filmik. Jeżeli masz jakieś pytanie, a pewnie pytania masz mnóstwo po tym filmiku, bo powiedziałem dużo, nie o wszystkim za dokładnie, bo no, tak jak mówię, byśmy gadali przez X czasu, ale no, to jest temat na 3 dni szkolenia. Niemniej ten filmik nie ma, mam nadzieję, godziny 40 jak na początku, a jeżeli nie ma godziny 40, jest dużo bardziej merytoryczny i dużo mniej przegadany. Wzdycham ciężko, bo to jest szeroki temat i mam z tyłu głowy kolejne rzeczy, których nie powiedziałem, ale już nie będę ich poruszał. Więc zostawiam Cię z tą wiedzą, posortuj sobie ją, obejrzyj sobie ten filmik 15 razy, obejrzyj sobie też inne filmiki osób, które się znają na tym temacie i mówią o linkowaniu zewnętrznym i życzę Ci wszystkiego dobrego i wysokich pozycji w Google'ach. Cześć, czołem, hej! Ja tu się pauzuję.